Zaglądnijmy tam. Zaglądnijmy w to miejsce, które możemy zobaczyć, gdy otwieramy drzwi pod tytułem Prawda o sobie. Bolesna prawda o sobie. Nie musimy się bać otwierać tych poszczególnych drzwi w naszej wędrówce, ponieważ nie jesteśmy sami. Kiedyś opowiadała mi moja znajoma terapeutka, że często pacjenci, gdy są zaproszeni do tego, żeby. Gdzieś wejść w takie odrzucone obszary swojego życia, swojej historii, które się wstydzą, odczuwają drżenie, i wtedy terapeuta mówi: Wiem, że się boisz, ale nie będziesz tam sam, jestem z tobą. Nieskończenie bardziej nasz Pan mówi: Jestem z tobą, otwórzmy te drzwi. Wejdźmy do tej bolesnej krainy. I dziś otwieramy takie drzwi, które Dawid pozwala nam nieco uchylić. Gdy mówi do Boga, zgładź moją nieprawość. Dawid odkrywa, że to, co zrobił, nie było jakąś małą wpadką, nie było jakimś chwilowym zapomnieniem, ale odsłoniło jakiś taki bardzo żywotny świat, naprawdę żywotny świat, niepokojąco. Witalny, którym jest zdolność krzywdzenia. Dawid mówi: że odkryłem moją nieprawość. Nieprawość to jest coś dużo więcej niż jakieś, jakieś świństewko, które mi się zdarzyło zrobić. Tak, mamy w sobie pokłady nieprawości, czyli taką, taką zdolność, żeby w dłuższym czasie. Dopuszczać się różnego rodzaju intryk, podtrzymywać w sobie myśli, pragnienia i plany. W głębi serca bezbożnika nieprawość się do niego przemawia, mówi inny psalm. Tak? Ona jest żywą gadziną, która gada, która myśli, która ma bardzo precyzyjne plany, jak zrobić coś. Co skończy się śmiercią, tak naprawdę, krzywdą drugiego człowieka, ale także krzywdą samego grzesznika, bo grzech mnie rani. I Dawid ma odwagę popatrzeć na siebie w głąb własnego życia i powiedzieć tak, widzę tam nieprawość. To bardzo wielka odwaga.